to muszę wam sprzedać patent, który rozwali wam czachy. Nie wiem, czy wiecie, ale ten tryb autopilota działa też... Wróćmy sobie do Sesto na chwilę. Ten tryb autopilota działa też w jeździe dowolnej. Autentycznie. Wiecie, jak go używać? Patrzcie na to. Bierzecie sobie jakieś auto, na przykład to. Wyznaczacie sobie cel, na przykład na autostradę, albo nie, chodźmy coś trudniejszego. Pojedźmy sobie na przykład tutaj. Wyznaczamy sobie cel i pyk. Wciskamy gaz? No dobra, teraz się rozwali akurat, no nie? Musimy wycofać. Ale generalnie to robimy. Jak gdzieś się tam rozwali, to wiesz. Pyk. Dodajemy gazu i ja nic nie robię, wiesz, widzicie, tego pada, tylko dodaję gazu i on sam jedzie. Jedzie, wiesz, przesadzenie dobrze, no nie? I wczoraj tak sobie siedziałem i patrzyłem na to, jak on zajebiście jeździ. Wiecie, o czym pomyślałem? Że dobrym autem, takim jak jest Sesto Elemento, można sobie robić strefy pomiarowe. A? Strefy pomiarowe można sobie robić. Na przykład może uda się zaraz zrobić coś na shooterku. Ale zobaczcie, na przykład chcemy sobie zrobić strefę pomiarową, a słabo jeździmy, nie wychodzi nam. Weźmy sobie jakąś, gdzie jest, o, na przykład tutaj. Tu są takie dwa zakręty, dość trudne, no nie? Przenosimy się tutaj. I patrz, mamy tutaj strefę pomiarową. Na tej strefie pomiarowej możemy sobie... Musimy sobie zrobić na 3 gwiazdki 201 km na godzinę. I co robimy teraz? Teraz sobie ustawiamy za tą strefą pomiarową checkpoint. I widzicie, wyznacza mi się trasa. Dodajesz gazu, rozpędza się twoja furka, cyk. Robisz... 201 średnia miała być, nie? I patrzcie, co robi bot. Tylko gaz wciskam. Nic mnie więcej nie interesuje, nie? I mam zaliczone na 3 gwiazdki, więc jeśli ktoś z was ma problemy ze strefami pomiarowymi, możecie sobie bez problemu używać tego bota, żeby sobie je zaliczać w prosty sposób. Tu mamy coś trudniejszego. Tu mamy strefę pomiarową, gdzie jest, no, tutaj jest w ogóle wąska droga, jest jakiś zakręt. Zobaczymy, czy tutaj sobie poradzi. Chyba będzie lepiej jechać z góry, no nie? Przeteleportujmy się w to miejsce. No i zobaczmy. Super gierka dla inwalidów. To jest moja taka teoria, że oni wprowadzili tutaj ten tryb dla osób niepełnosprawnych. Gdzieś tam ktoś nie może jeździć albo coś. I wiesz, może się też pobawić w jakiś sposób. No to zrobili ten tryb taki, powiedzmy, bardziej autonomiczny. I właśnie, znowu, wyznaczyłem sobie cel. Niektóre te strefy są naprawdę trudne, żeby je ogarnąć. I warto sobie wtedy, jak ktoś z was nie ogarnia, nie potrafi, to pobrać sobie jakiś tuning i spróbować w ten sposób, bo jest dużo łatwiej. A niektóre strefki są trudne i no, trzeba długo grać w Forzę, żeby wiedzieć, jak ona działa. I zobaczcie, dodaję tylko gazu, jedziemy sobie z górki. I wiecie, no, tu można nabić dużo lepszy wynik, niż nabija to nasz ten bot, no nie? Ale żeby zrobić na te 3 gwiazdki... O, tutaj wypadł. Trzeba mniej gazu, hop. O, trochę przyhamować. On sam też hamuje, ale trochę za słabo. Także można mu trochę pomóc i tego gazu odpuścić, ale generalnie skręcać będzie za nas, nie? O, i tutaj się rozwalił. Także 190 zrobił, a trzeba było na 3 gwiazdki 160, no to i tak dużo lepiej. Także tutaj w takich trudniejszych miejscach to może mieć faktycznie problem, żeby ogarnąć. No i strefy pomiarowe, jeszcze nie zrobiłem sobie samochodu do shooterków, takiego na strefy pomiarowe. A na przykład spróbujmy sobie zrobić fotoradar. Może da radę tutaj ogarnąć 289 km na godzinę. To Sesto jest bardzo szybkie, więc chyba da radę. Przenieśmy się tutaj i zobaczymy, czy da radę zaliczyć to auto tym autopilotem. Czy myślę, że bobry się pojawią w Forzie Horizon 5. Chodzi o te BM-ki, no nie? Tak, szkoda, że nie może sam driftować, no. Driftowanie jest... Można się tego nauczyć. Dobra, i znowu dociskam tylko gaz. No i zobaczymy, jak sobie poradzi z tym nasz bocik. Trochę go rzuca tutaj. Tutaj za mocno, zdecydowanie za mocno przyhamował. Ale tu już ładnie. I proszę bardzo, mamy 300. Mamy, nawet pobiłem jakiś swój rekord, kurde, musiałem tu wolno jechać. I mamy 3 gwiazdki zaliczone. Także jeśli ktoś z was ma problem, żeby sterować tymi samochodami, to możecie się tym posiłkować. Też pomocne bardzo do stref pomiarowych. Ja już sobie wszystkie co prawda zrobiłem normalnie, ale myślę, że niektóre mnie bardzo wkurzały. Tu mamy na przykład, ale to jest chyba na szutrze tutaj strefa pomiarowa, no nie? Tu mamy fotoradar na moście, tu mamy... O, tutaj na przykład mamy strefę pomiarową, ona jest dosyć też taka upierdliwa, tam jest trochę, kilka takich uskoków, jest dosyć ciężko. Tak, to jest, przypomina to trochę granie w Forze Street. Nie wiem, czy ktoś z was próbował tę grę,
Ale to mniej więcej tak wygląda, że możemy dodać sobie gazu. Tutaj jeszcze mamy to autohamowanie, więc totalnie nie musimy się niczym przejmować. I znowu, rozpędzamy się, ja wciskam tutaj tylko gaz. Niektóre zakręty są dość mocne i tam trzeba uważać. O, fajnie by było, jakby dodali Toyota Yaris tą hardkorową taką, no zdecydowanie, to by było ekstra. Cyk, i jest strefa pomiarowa. Patrzcie jak szybko. O, tutaj mocno zwolnił. Także człowiek myślę, że lepiej by tutaj mógł ogarnąć, ale normalnie 3 gwiazdki chyba zdobyte. Mieliśmy 304 średnią, a 241 jest wymagana na 3 gwiazdki. Prosto jak to. Nie, więc jeśli macie trudności z jakąś strefą pomiarową, zróbcie sobie jakiś koksiarski samochód z dobrą przyczepnością, z dobrym dociskiem aerodynamicznym i macie załatwione, tak? I już. Myślę, że spoko sprawa, nie?